Cześć! Dzisiaj będziemy obalać kolejny mit kosmetyczny. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Nie będę przed Wami ukrywać, że odkąd prowadzę media społecznościowe, czy na przykład tutaj mój kanał na YouTube, to dostaję takie pytanie. Anita, słuchaj, czy ja muszę stosować całą serię tych kosmetyków? Czy ja muszę koniecznie stosować ten żel, ten krem, to serum i całą resztę z tej jednej serii? Czy mogę je z czymś innym łączyć albo dzielić? Czy mogę sobie wybrać tylko jeden krem z tego, a drugi krem z tamtego? Właśnie. Dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Troszkę Wam obalę ten mit, który gdzieś tam krąży w internecie i postaram się wyjaśnić jak najprościej, żebyście zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi i czy jednak stosować całą serię, czy nie stosować całej serii, jak to powinno wyglądać. Skąd biorą się takie pytania? No właśnie stąd, że krąży gdzieś taki mit, który powiedziałabym jest bardziej taką zachętą marketingową, że powinno się stosować całą serię kosmetyków. I rzeczywiście zdarza się, że gdzieś tam też można usłyszeć takie opinie, bardzo często ze strony producenta kosmetyków, ale też gdzieś tam ze strony różnych influencerów i nie tylko, że właśnie, skoro mamy całą serię, na przykład na zmarszczki, na przykład z peptydami, to powinno się całą taką serię stosować. Ale czy naprawdę wierzysz w to, wierzycie w to, że jeżeli będziecie stosować żel z tymi peptydami z tej serii plus do tego krem z tej serii, na przykład pod oczy, to będziecie mieć takie same efekty? No dobra. Czy musimy stosować całą serię? Nie. Ale możemy. Zacznijmy może od tego właśnie, skąd pomysł na tworzenie całych serii i dlaczego się to robi? Powstawanie całych serii kosmetycznych, całej tej linii takiej kosmetycznej, będę się tutaj wzorować na przykład na marce Bielenda Professional i serii ceramidowej, tej żółtej, którą na pewno znacie. Tam w tej serii mamy tonik, mamy serum, mamy krem pod oczy, mamy krem na noc, mamy balsam do ciała, naprawdę bardzo duży przekrój tych produktów, wszystkie w takich samych opakowaniach. Podobna szata graficzna, zawierając oczywiście ceramidy, linia tak samo się nazywa. Skąd pomysł na stworzenie takiej linii? No właśnie, to jest trochę odpowiedź producenta na Wasze potrzeby. Załóżmy, że to Wy jesteście tym producentem, albo no właśnie, prowadzicie Wasz biznes, tworzycie kosmetyki. Stworzyliście krem z ceramidami na noc. No i nagle widzicie, że ten krem fantastycznie się sprzedaje. Naprawdę wśród klientów robi wow. I klienci zaczynają się dopytywać albo pisać gdzieś w internecie. No super jest ten krem na noc, ale fajnie by było, gdyby jeszcze powstał taki krem pod oczy. A ktoś tam inny pisze, że super by było, żeby była odpowiedź też jako serum w całej tej serii, bo ja bym chętnie połączyła te dwa kosmetyki, bo mi się krem na noc super sprawdza, to fajnie by było jeszcze mieć coś takiego na noc. No i słuchajcie, w tym momencie, kiedy Wy jako producent tych kosmetyków widzicie, że jest taka odpowiedź klientów, jest takie zapotrzebowanie, żeby jednak stworzyć kilka produktów, zaczynacie tworzyć całą serię. Czyli odpowiadacie na produkty, na potrzeby Waszego klienta. Klient, który jest zadowolony, zachwycony, zaczyna dopytywać i chce więcej. Więc zobaczcie, tu się trochę tak ta cała maszyna kręci. Jedno napędza drugie. I tak właśnie można powiedzieć, że ten biznes zaczął się kilkanaście lat temu. Bo jeśli wrócicie wstecz, no myślę, że są tutaj takie osoby, które na pewno pamiętają te czasy, kiedy na sklepowych półkach można było dostać tylko jeden krem albo jedno serum. Tutaj tak akurat do głowy przyszedł mi krem marchewkowy z Sorai. To był naprawdę bardzo fajny krem. Zresztą moja mama stosowała go na mnie, jak byłam małym dzieckiem. Ale nieważne. I słuchajcie, to był jeden produkt z różnych tam kategorii. Dzisiaj właśnie na przestrzeni tych lat to się wszystko zmieniło i mamy tak naprawdę całe linie.
bo to jest właśnie odpowiedź producenta na zapotrzebowanie, na pytania nas klientów. Więc widzicie, trochę ten marketing idzie w taką stronę, że klient chce, to producent tworzy. I na przestrzeni lat, kiedy to zaczęło się tak rozwijać, producenci kosmetyków zauważyli, że no fajnie, no bo skoro tworzymy produkt, na przykład krem, to stworzymy jeszcze serum, to stworzymy jeszcze balsam, to stworzymy tonik, będziemy mieć cały przekrój i dla każdego coś będzie. Będzie dla klienta, który poszukuje serum, będzie dla klienta, który poszukuje tonik, będzie dla klienta, który poszukuje krem. Czyli widzicie, machina się trochę tak sama napędza. My dajemy coś producentom, producenci dają coś nam. No bo z drugiej strony, pomyślcie sobie też tak praktycznie. Ja chciałabym stosować kosmetyki z ceramidami, ale mam już krem, mam już serum. No to może pomyśleć o jakimś produkcie na przykład do pielęgnacji ciała. Więc zaczynam szukać i widzę, o dobra, tu jest Bielenda, Bielenda Professional i jest balsam do ciała. Producent zadowolony, no bo ma klienta, a my jesteśmy zadowoleni, bo znaleźliśmy produkt, który te ceramidy będzie gdzieś tam posiadał. Więc widzicie teraz, jak to tutaj troszkę działa. Z drugiej strony oczywiście to też jest tak, że producent trochę odpowiada na nasze potrzeby, tworząc całą linię produktów. Dlaczego? No właśnie, bo ja widzę, że padają takie pytania, na przykład mam krem taki i taki i Anita, powiedz mi, z czym ja ten krem, z jakim serum ja ten krem mogę połączyć. No i zobaczcie, tutaj producent kosmetyków poszedł troszeczkę naprzód i stworzył do kremu, krem pod oczy, tutaj mamy jeszcze serum, tu mamy jeszcze jakiś tonik, bo to jest też trochę taka odpowiedź producenta na wasze pytanie, wasze wątpliwości, bo kiedy nie wiecie, jak ze sobą łączyć dane substancje i kiedy nie wiecie, jakie kosmetyki dobierać, żeby były one spójne, żeby one fajnie ze sobą działały, to oczywiście możecie, nikt was do tego nie zmusza, ale możecie pokierować się całą serią i będziecie mieć pewność, że te wszystkie produkty można ze sobą łączyć. I tu jest jeszcze jedna ważna kwestia, bo czasami jest też tak, że stosujecie różne kosmetyki z różnych marek, z różnych linii i na przykład widzicie, że coś jest nie tak. Jakieś rolowanie albo jakieś tam nieprzyjemności związane na przykład z podrażnieniem albo z tak zwane zapchane pory. No i zaczynacie się zastanawiać, dlaczego tu konsystencje się nie łączą i tak dalej. I teraz producent, dlaczego tworzy całą linię? No właśnie też dlatego, że technolodzy kosmetyczni, technolodzy chemiczni, którzy tworzą te kosmetyki, widzą wszystkie formulacje. Widzą połączenia składników, które można wprowadzić. Ale też oczywiście tworzą same formuły. I to jest później testowane. Czyli sprawdzane jest, czy połączenie tego serum z tym kremem z tej samej serii będzie dla was odpowiednie, sensorycznie, przyjemne, czy nie będzie żadnych problemów, tak? Czy możecie te dwie konsystencje ze sobą połączyć, czy nie będzie właśnie tego rolowania. No i później mamy ten etap badań, testów i sprawdzania, jak te kosmetyki w połączeniu ze sobą i też samodzielnie, czy w połączeniu z innymi produktami się zachowują. Więc to też ma być trochę takie ułatwienie dla was tej całej pielęgnacji, tego całego procesu pielęgnacji. Dla osób, które nie potrafią się w tym wszystkim poruszać, dla których jest tego za dużo, które nie chcą skupiać się na tym, czy można te składniki łączyć z takimi składnikami. Chcą mieć dobrą pielęgnację, szybką, skuteczną, wygodną, przyjemną i wtedy oczywiście, że można stosować produkty z całej linii pielęgnacyjnej. Ale pamiętajcie, wcale nie trzeba. Jeśli z kolei usłyszycie takie deklaracje, że musisz stosować ten krem w połączeniu z tym serum, bo to będą najlepsze efekty, jeszcze dodaj do tego żel do mycia twarzy, jeszcze dodaj to i dodaj tamto, więc musisz używać całą serię, żeby były efekty. No nie, słuchajcie, to jest marketing.
To jest po to, żeby Wam sprzedać jak najwięcej produktów z tej serii. Więc niech Wam się zaświeci światełko z tyłu głowy, że dobra, ok, to jest reklama. Ale z drugiej strony pamiętajcie, że możecie stosować, ale wcale nie musicie. I to nie jest tak, że jeżeli kupicie sobie krem pod oczy z ceramidami, a będziecie stosować serum na twarz z kwasem hialuronowym od jakiejś tam innej marki, to te kosmetyki już nie będą działać, bo to nie jest ta sama seria. No absolutnie nie. I jeszcze na podsumowanie dodam też taką ciekawostkę. Owszem, może być tak, że producent stworzył jakąś linię kosmetyczną, która się wzajemnie uzupełnia. Czyli na przykład mamy produkt oczyszczający naszą skórę, który zawiera jakieś tam łagodne substancje i jest nakierowany na skórę wrażliwą, podrażnioną. Może zawierać na przykład ceramidy w składzie lub substancje łagodzące. Mamy następnie serum, które będzie wzmacniać barierę lipidową, które będzie łagodzić jakieś tam stany zapalne. I mamy do tego krem pod oczy, który będzie działał ujędrniająco, ale też będzie skierowany do osób ze skórą wrażliwą. I cała seria będzie ukierunkowana dla osób na przykład, które stosują retinol w pielęgnacji, więc będzie taką serią uzupełniającą i warto wprowadzić każdy z tych produktów, bo one będą uzupełniały tak zwane działanie lecznicze na skórę, czyli to działanie uzupełniające, czyli na przykład wykonujecie zabiegi złuszczające z kwasami i teraz tak, wasza skóra jest mocno podrażniona, więc musicie delikatnie oczyszczać waszą skórę, więc sięgacie po produkt z tej serii, który będzie już na etapie oczyszczania dbał o waszą skórę. Później chcecie nałożyć serum, które będzie odbudowywało tę barierę lipidową zachwianą przez zabieg laserowy, czy tam zabieg z kwasami, więc znowu macie produkt z tej konkretnej serii, a na koniec musicie jeszcze nałożyć krem, który będzie też łagodził, który będzie natłuszczał, który będzie miał działanie wspomagające wasze na przykład zabiegi, no to tak. I to jest wtedy bardzo fajnie przygotowana cała seria, która jest odpowiedzią na stosowanie na przykład zabiegu, czy wprowadzony retinol, czy jakieś złuszczanie z kwasami, no przeróżne mogą być tutaj przykłady, ale jeśli przyjrzycie się dokładnie każdemu produktowi z tej serii, to będziecie widzieć, że one się wzajemnie uzupełniają, łagodzą to, co mogło już się na przykład wydarzyć, albo też uzupełniają się wzajemnie z kosmetykami, które już stosujecie. Teraz tak się zastanawiam, czy trochę Wam tutaj nie zamotałam w tym wszystkim. No ale mam nadzieję, że rozumiecie już teraz, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Czyli jeśli słyszymy, że używaj całą serię nawilżającą od marki to i to i tamto, bo tylko tak będziesz działać na nawilżenie, to pamiętajcie, że jest to marketing. Nie musicie stosować całej serii, ale oczywiście możecie. I ja Wam dzisiaj pokazałam, kto może sięgać po całą serię i kiedy warto na przykład sięgać po jakąś serię, która jest ukierunkowana na jakiś konkretnie problem. Ale oczywiście, wybór zawsze należy do Was. To Wy jesteście świadomymi klientami i powinniście się tą świadomością kierować. Więc pamiętajcie, że zawsze będzie trochę reklamy, ale z drugiej strony to też trochę my napędzamy ten marketing jako klienci i nasze potrzeby. Więc producenci, nie bierzcie sobie tego tak, wiecie, aż bardzo za złe, że producent tworzy całą linię kosmetyczną. No nie! On chce zarobić, ale chce też wyjść do Was, do klientów, zaspokoić Wasze potrzeby. Z drugiej strony, żebyście Wy byli zadowoleni, macie przekrój kosmetyków, z których możecie wybierać. Możecie je stosować wszystkie razem, ale tak jak mówię, możecie wybierać. Dobra, koniec tego mojego gadania na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeśli jakiś zostawicie, jakąś aktywność po sobie. A my widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!